Podziemne księgi, kroniki Akaszy, muzyka Wojciech Kania. Kroniki Akaszy to energetyczny odcisk każdej myśli, działania, emocji i doświadczenia, które kiedykolwiek pojawiły się w czasie i przestrzeni. Można je również rozumieć jako odciski wszystkich doświadczeń całego życia we wszystkich rzeczywistościach. Kroniki te to eteryczne i holograficzne repozytoria informacji dla ludzkiej świadomości na temat przeszłości, teraźniejszości i potencjału na przyszłość. Energia, z której składają się kroniki Akaszy, jest energią miłości. Wiedza w nich zawarta jest odciśnięta na subtelnej substancji zwanej Akasza, która opisuje energię miłości. I która przenika oraz tworzy wszystko we wszechświecie. Akasza jest dostępna wszędzie, przez cały czas. Każdy może uzyskać dostęp do informacji z kronik Akaszy w dowolnym momencie. Błyski intuicji i świadomość przeczuć, które pojawiają się każdego dnia, są przebłyskiem boskiej mądrości zawartej w kronikach. Każda istota we wszechświecie przyczynia się do zapisywania w kronikach, i każda ma dostęp do nich. Ponieważ wszyscy jesteśmy stworzeni i połączeni z energią miłości, nasze boskie prawo obejmuje dostęp do boskiej mądrości i wiedzy zawartej w kronikach akaszy. Zapisy w kronikach akaszy zawierają wszystkie przeszłe, obecne i przyszłe możliwości dzięki wibracjom współczucia i radości. Są jak DNA wszechświata zawierają one zbiór wszystkiego, co wydarzyło się w przeszłości, i zawierają pełny zestaw informacji dotyczących możliwości na przyszłość. Każda indywidualna dusza ma swój własny, unikalny zapis w kronikach Akaszy. Dusze grup, wydarzeń, organizacji i lokalizacji również mają swoje unikalne zapisy. Jednym ze sposobów na zrozumienie kronik jest wyobrażenie sobie jej jako jednej wielkiej księgi zawierającej całą historię twojej duszy, jak również każdego aspektu tego, kim jesteś teraz i wszystkich możliwych potencjałów twojej przyszłości. Ta metaforyczna księga jest tak rozległa, że fizycznie nigdy nie mogłaby istnieć. Zamiast tego jest ona zapisana energetycznie w wibracji miłości która tworzy wszystko we wszechświecie. Czysta prawda zawarta w kronikach Akaszy pozwala nam na swobodę wyboru łaski we wszystkich rzeczach. Kiedy poznajemy prawdę, możemy uwolnić wszelkie iluzje, które stworzyliśmy, a które powodują, że wierzymy, iż jesteśmy oddzieleni od Boga, ducha lub źródła. Zapisy Kroniki Akaszy są jednym z najpotężniejszych narzędzi dostępnych obecnie na naszej planecie, aby móc nam pamiętać o naszej jedności z każdą istotą we wszechświecie i znaleźć naszą osobistą i zbiorową moc, aby stworzyć rzeczywistość, której pragniemy. Jaka jest historia Kronik Akaszy? Pojęcie Kroniki Akaszy. Z angielskiego Akashic Records lub kroniki w liczbie pojedynczej odnosi się do każdej duchowej tradycji na świecie. W Biblii jest określana jako Księga Życia, kronika jest również określana jako kosmiczny umysł lub uniwersalny umysł, jak również oko Boga i słowo Boże. Odniesienie do kroniki lub kronik Akaszy, czyli wiecznej księgi życia, sięgają w starożytności. Odniesienia w Starym Testamencie i poza nim dają nam pewność, że istnieje zbiorowy magazyn wiedzy zapisany na tkaninie nieskończonego wszechświata. Energia, która zapisuje informacje w kronikach, określa się słowem Akasza. Które jest sanskryckim określeniem oznaczającym pierwszą substancję. Jest to energia, która tworzy wszystko we wszechświecie. Jest to energia miłości. W mistyce hinduistycznej, Akasze uważa się za pierwotną zasadę natury, z której powstają pozostałe cztery naturalne zasady: ognia, powietrza, ziemi i wody. Każda wibracja, która pojawia się we wszechświecie poprzez nasze myśli, słowa i czyny, tworzy niezatarty ślad na akaszy, pozostawiając energetyczny zapis każdej duszy i każdego stworzenia. Słowo akasza pochodzi od dwóch starożytnych tybetańskich i północnoindyjskich słów. Aka oznacza przestrzeń, miejsce do przechowywania lub... Repozytorium a sa oznacza niebo, ukryte lub sekretne. Prostym tłumaczeniem, akasha jest niewidoczne miejsce lub miejsce przechowywania. Kroniki akaszy są zatem ukrytą biblioteką zapisów odciśniętych w subtelnej przestrzeni akaszy. Uważa się, że kroniki akaszy. Istniały od początku kontinuum przestrzennego planety Ziemia. Kto ma dostęp do Kroniki Akaszy? Tak jak mamy różne rodzaje bibliotek fizycznych, takich jak biblioteki prawnicze i biblioteki medyczne, istnieją również eteryczne biblioteki w Kronikach Akaszy. Każda osoba, zwierzę, grupa, Organizacja, wydarzenie i miejsce na Ziemi ma unikalny zapis Akaszy. Dzięki Boskiemu pochodzeniu mamy możliwość dostępu do naszych osobistych zapisków, a także do rejestrów każdej grupy, którą jesteśmy częścią. Każda istota na planecie ma dostęp do obszarów kroniki Akaszy, w których ich dusza odgrywa rolę. Jednak nikt nie może uzyskać dostępu do naszych osobistych zapisów bez naszej wyraźnej zgody. Kroniki są chronione przez istoty duchowe, które są określane jako przewodnicy, strażnicy lub strażnicy kronik Akaszy. Ci duchowie, opiekunowie pomagają nam uzyskać dostęp do naszych zapisów. I dają silną energetyczną ochronę dla informacji w nich zawartych. Jak mogę uzyskać dostęp do kroniki Akaszy? Ludzie uzyskują dostęp do kroniki Akaszy często poprzez intuicję, modlitwę, medytację i przebłyski wglądu. Wielu z nas doświadcza codziennie przebłyski zapisów z kronik. Możemy nauczyć się uzyskiwać dostęp do Kroniki Akaszy w bardziej konkretny sposób, dzięki technikom służącym poszerzeniu percepcji, która jest potrzebna do ich otwierania. Techniki te mogą obejmować specjalne medytacje, techniki oddechowe i świętą, wypowiedzianą modlitwę otwarcia. Poza otwieraniem Kronik osobiście, Możemy uzyskać dużą jasność i klarowność ich zawartości dzięki konsultacjom. Konsultacja, czyli czytanie, polega na tym, że ktoś, kto ma doświadczenie i wiedzę w pracy z kronikami Akaszy, otwiera Twoje zapisy, abyś mógł odczytywać z nich informacje. Konsultacja może być niezwykle cenna, ponieważ oferuje konkretne informacje, które powstają bezpośrednio z Twojej osobistej podróży duszy. Na każde pytanie dotyczące życia i podróży duszy możesz uzyskać odpowiedź podczas konsultacji z kronikami Akaszy. Jakie informacje mogę uzyskać z kronik? Zapisy zawierają każdą myśl, emocje, działanie i doświadczenie, które kiedykolwiek miały miejsce w czasie i przestrzeni. Twoje osobiste zapisy zawierają wszystkie informacje dotyczące doświadczenia Twojej duszy. W zapiskach możesz znaleźć wszystko o swoich związkach, zdrowiu, ścieżce duszy i wszystkich innych możliwych tematach dotyczących Twojej osoby. Ponieważ informacje w kronikach Akaszy są przechowywane w energii miłości, odpowiedzi, które otrzymujesz na pytania podczas odczytywania zapisów, oferują pomoc i nadzieję oraz głębokie wzmocnienie poprzez poznanie prawdy o Twojej sytuacji i możliwościach, które mogą zostać rozwinięte w dalszym życiu. Źródło z tego materiału znajdziesz w opisie tego filmu gorąco zachęcamy do zostawienia łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza i do dołączenia do naszej społeczności na Telegramie. Wszelkie szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu. Do usłyszenia, Podziemne Księgi.